Co tu się zadziało w ostatnim czasie, co ja w tym okresie robiłem, oraz jakie kolejne ruchy będę robił. Zobaczysz właśnie w tym materiale. Co więcej, to poruszę parę bardzo ważnych kwestii odnośnie przyszłości prawej strony wykresu. Lub inaczej, prawdopodobnie zobaczymy to, co może się pojawić właśnie tutaj w nadchodzącym czasie, dniach, jak i tygodniach. Osoby, które są na bieżąco z rynkiem, ostatnio dowiedziały się, że właśnie mniej więcej w tym momencie SEC w Stanach. Pozwało Binance oraz Coinbase. I to się dzieje w czasach, w których regulacje kryptowalut, szczególnie w Stanach, nie są jakieś takie bardzo jasne, co pokazuje nam sprawa. Sądowa was XRP, która ciągnie się tak naprawdę już od poprzedniego cyklu. I właśnie taka sytuacja, która miała miejsce w ostatnich dniach, tak naprawdę pokazuje nam, jak bardzo wrażliwi są w tym momencie na rynku inwestorzy na złe informacje. No bo dobra informacja to to zdecydowanie nie jest. Zatem widzę tutaj dwie ciekawe sytuacje, warte omówienia. Po pierwsze, wraz z konsolidacją z ostatniego czasu, w tym tutaj, właśnie zakresie, widzimy, jak szybko Pożerane są wszelakie dipy, a to widać również patrząc po budowie świeczek, które stanowiły lokalne dołki. Widzimy tutaj bardzo długi knot, jak i tutaj oraz tutaj. Takie wydłużone knoty pokazują nam, że cena na tych poziomach pod korpusem całej świecy to są to zdecydowanie poziomy, których presja kupujących jest zdecydowanie przeważająca niż u sprzedających. Ok? Zatem zdecydowanie. Ten tutaj rejon, okolice 25 tysięcy dolarów do 26 jest zdecydowanie poziomem wsparcia mocno wspieranym przez kupujących. Parę dni temu, jakiś tydzień temu, pokazywałem jakie pozycje aktualnie mam. Jest to już znany i lubiany long już sprzed paru miesięcy oraz short na poziomie 28 tysięcy dolarów. Tego shorta ja już nie trzymam ze względu na parę czynników potwierdzających po prostu mocne wsparcie właśnie w tym rejonie. Były to między innymi te oznaczenia 8 i 9, tak jak to było tutaj i tutaj. Jak i tutaj oraz tutaj. A to wszystko dzieje się na wykresie 4-godzinnym. Wejdźmy sobie zatem nieco wyżej na wykres jednodzienny. I tutaj pojawia się kolejna ciekawa kwestia. Otóż świeca oznaczona jako R, czyli reversal od lokalnego dołka, jest dosyć rzadkim widokiem. I ostatni raz miało miejsce, jak sobie sprawdzimy, właśnie tutaj, na odbiciu z poziomu 20 tysięcy dolarów. A jeszcze wcześniej, to takie R pojawiło się tutaj oraz. Tutaj. A to było dla mnie kolejnym argumentem, aby właśnie na poziomie tych 25,5 dolarów udało mi się wejść i dołożyć do tego longa. Zatem wszystkie zrealizowane zyski z tej pozycji wróciły ponownie do niej. Na chwilę obecną w grze jest 1 i Bitcoina, ale oczywiście nie wykluczam w sytuacji, w której zejdziemy jeszcze niżej, dlatego właśnie zdecydowałem się na dźwignię 3X. A teraz na moim drugim koncie, które stosuję bardziej do takich częstszych e, ruchów na przestrzeni paru dni, czyli już taki bardziej regularny swing trading, nie w przypadku tego longa o małej dźwigni. Tutaj stosuję dźwignię do 10x przy takich zagrywkach, które trwają właśnie parę dni. Znajdujemy się w zdecydowanie ciekawym momencie na rynku. Aktualnie widać, że cena po tych ostatnich turbulencjach jest zdecydowanie w takiej fazie price discovery, czyli próbuje się odnaleźć po tym całym zamieszaniu w Stanach. Dlatego teraz, to co widzisz, to myślę, że może być dobrym momentem, aby przygotować się na zajęcie kolejnych pozycji. Na podstawie moich analiz, to widzę tutaj większe niż mniejsze prawdopodobieństwo, że w końcu będziemy wychodzić z tego tutaj rędu, który nam się zrobił. Dlatego, jeśli chcesz być bardziej takim aktywnym uczestnikiem rynku i nie masz jeszcze konta na jakiejś giełdzie, lub masz, albo nie używasz, to teraz do końca czerwca jest okazja zdobyć. 55 dolarów, czyli około 250 zł, kompletnie za darmo. Na innych giełdach takie realne bonusy, za tak naprawdę prostą rejestrację oraz depozyt, to są rzadkością. Czasami trzeba wyrobić jakieś miliony dolarów wolumenu, aby rzeczywiście tam parę dolców zgarnąć, ale nie, tutaj sprawa wygląda inaczej. Tak więc, aby się załapać, to będzie trzeba się zarejestrować z tego linku, który będziesz mógł znaleźć w opisie oraz przy komentarzu. Po drugie, to, aby odebrać pierwsze 25 dolarów, będziesz chciał kliknąć Register Now klikając w ten tutaj przycisk po kliknięciu w wcześniejszy link i tutaj również jakby co jest wszystko opisane krok po kroku, co zrobić. A żeby otrzymać kolejne 20 dolarów i 30 dolarów, czyli łącznie właśnie te ponad te dwie stówki, to po pierwsze akcja Deposit Blast of jest nadal aktywna, czyli robiąc depozyt na giełdzie. I to powinno działać, jeśli się wcześniej rejestrowałeś się z mojego linku, ale jeszcze nie zrobiłeś depozytu i się nie załapałeś, to teraz deponując 100 dolarów załapiesz się na tego typu bonusy. I te nagrody można odebrać w zakładce My Rewards i tą zakładkę znajdziesz tutaj w prawym górnym rogu przy profilu swojego konta, zejdziesz niżej i tutaj jest My Rewards. A teraz parę słów o tym, w jakie scenariusze ja osobiście będę celował. Pomimo faktu, że dokładałem longa właśnie w tym tutaj zakresie i zamknąłem poprzedniego shorta tutaj, to warto spojrzeć na przyszłość zarówno krótkoterminową, jak i długoterminową z większej perspektywy. Otóż SEC, pozywające Binance oraz Coinbase oraz reakcja na ten rynek pokazuje, że złe wiadomości aż tak nie wpływają na rynek, jak to się jeszcze działo w ubiegłym roku. Altcoiny w ostatnim czasie dosyć mocno krwawią, szczególnie po dosyć spektakularnych wzrostach z e, ostatniego czasu, tutaj jak widzimy, sam bitcoin, który urósł w tym czasie o około 100%, pociągnął za sobą altcoiny, które zrobiły jeszcze większe wyniki. Zatem, teraz korekta, z którą mamy do czynienia, stworzy nam okazję na akumulację altcoinów, które miałoś na celowniku. I w moim przypadku, to jest większość kryptowalut z moich poprzednich materiałów, które znajdziesz oczywiście tutaj na YouTubie. Zatem jeśli interesuje Ciebie z jakim portfolio chcę wejść w potencjalnie nadchodzącą hossę to polecam obczaić moje poprzednie materiały A teraz na wykresie dziennym To ja oczywiście nie polegam na jednym tutaj wskaźniku który pokazał reversal Obecność tych czerwonych kropek tutaj widzisz one pokazują zmiany w mikrotrendzie i na chwilę obecną tendencja spadkowa jest nadal utrzymywana co zresztą widać po wykresie oraz gdy pierwszy raz pojawiła się czerwona kropka to później było tylko gorzej i te kropki nadal one są ja mógłbym to Wam pokazać z perspektywy paru innych wskaźników, ale po prostu, żeby nie przedłużać, to ten wskaźnik fajnie przyspieszy i streszczy analizę. Zatem, jeśli chodzi o pozycję krótką, jeśli chodzi o shorta, którego mogę potencjalnie otworzyć, to będę celował w poziomie od 28 tysięcy dolarów do 29,5. Jeśli cena pójdzie ponad ten poziom, to raczej będę przymierzał się do ujeżdżania mojego longa. No bo jednak, jak sobie tutaj oddalimy wykres, no to nadal z perspektywy takiej czysto technicznej, to znajdujemy się w trendzie wzrostowym. Mamy tutaj wyższe szczyty, wyższe dołki, więc ogólnie nie jest źle. Rynek zdecydowanie ochłania po tych dynamicznych wzrostach oraz dzikim memesezonie, dlatego warto być w gotowości, aż pojawią się pierwsze sygnały potwierdzone przez różne czynniki. Dlatego tak jak mówiłem, jest to dobra chwila, aby się przygotować na taki okres. Ja oczywiście będę na bieżąco informował, jakie pozycje otwieram i zamykam. No i domyślam się, że większość z Was tradeuje różnymi kwotami. Niektórzy rzeczywiście jakieś tam 100 dolarów, niektórzy więcej. Więc tutaj, żebyś nie powtarzać odnośnie tej całej akcji, to warto tutaj wspomnieć, że akcja Deposit Blast, o której wspomniałem, to ona rozbija się na kolejne tutaj takie poziomy. Więc na przykład deponując 500 dolarów, to taki oryginalny bonus o wysokości 10 dolarów wzrośnie do 20, czyli będzie dwukrotnie większy bonus, a deponując 1000 dolarów, bonus będzie wynosił 50 dolarów, czyli w połączeniu z tą tutaj wcześniej wspomnianą akcją, to już na start, po spełnieniu tutaj wszystkich wymagań, których tak naprawdę dużo nie ma, można powiększyć swój depozyt o 10% już na start, a później dalej mielić tymi Bonusami i wycisnąć z nich jeszcze więcej. Co więcej, to pamiętajmy, że do tak naprawdę najważniejszego, w najbliższym czasie wydarzenia, czyli Halvingu wydarzenia w naszej tutaj kryptowalutowej sferze. To ono nadchodzi już coraz to większymi krokami, bo szacuje się, że za około rok dojdzie do halvingu. To jest jakby co szacowana data. Jakiś czas temu pokazywało, że już jest poniżej roku. To w dużej mierze zależy już od hash rate'u oraz prędkości wydobywania kolejnych bloków w blockchainie Bitcoina. Ale mówimy wam o tym dlatego, że. Historycznie przed takim halvingiem mieliśmy do czynienia z naprawdę zauważalnymi wzrostami na rynku. Zatem odpowiednie przygotowanie się pod ten halving oraz rozegranie sa samych ruchów cenowych przed jego wystąpieniem stworzy nam tak naprawdę dwie okazje. Pierwsza to czysto merytoryczne przygotowanie się pod potencjalne kolejne wzrosty po halvingu, które również historycznie miały miejsce. Zatem twoje podejście do rynku w ciągu tego roku pokażę tobie, jak bardzo przygotowany jesteś już na taki pełnoprawny, jeśli tak można powiedzieć, bull run. Osobiście wydaje mi się, że znajdujemy się w fazie przedwzrostowej, oraz wychodzę z założenia i po prostu rozgrywam scenariusz, w którym dołek z początku roku to jest właśnie ten dołek, o którym będzie się mówić w kolejnych miesiącach oraz latach. Dlatego każda okazja, każdy dip taki jak właśnie tutaj oraz tutaj lub potencjalnie jeszcze większe spadki, których prawdopodobieństwo naturalnie jest. Wątpię, żeby to było poniżej 20 tysięcy dolarów. Widzieliśmy, jaki mocny jest popyt, jeśli Bitcoin spadnie już w okolicy 25 koła, ale nawet jeśli by spadł na 20 tysięcy dolarów, to możliwe, że będzie to jedna z ostatnich okazji na akumulację swoich pozycji pod pełnoprawną hossę. Więc jak sami zresztą widzimy, czasu jest coraz mniej. I według sentymentu na rynku oraz jakichś tam większych profili wypowiadających się na Twitterze, to jest nieraz mówione, że na rynku jest nudno. Na rynku nie jest nudno, no chyba że się go nie rozgrywa oraz siedzi po, się po prostu gdzieś tam z boku i tweetuje się o samych wiadomościach, jak jakaś pogodynka. Polecam Tobie zajrzeć na mojego Twittera. Ja tutaj częściej dzielę się swoimi zagrywkami, niż jestem w stanie tutaj na YouTubie. Tutaj jednak muszę nagrać, sobie przygotować wcześniej wszystko. Wysłać do montażu i tak dalej i tak dalej Dlatego oprócz jakichś moich tutaj zagrywek na Twitterze To myślałem aby założyć kanał na Telegramie Gdzie takich zagrywek będę więcej wrzucał I jeśli takie coś by wam odpowiadało To dajcie śmiało znać w komentarzu pod tym filmem I w ten sposób zamiast grać przeciwko sobie Bo rynek tak naprawdę to jest taka, taka gra PvP, Player versus Player To zamiast czegoś takiego Wspólnie spróbować podbić ten rynek W ostatnim czasie skupiam się na tradingu Na nieco mniejszych interwałach oraz zawieranie szybszych pozycji niż takie długoterminowe, jak to, ten long, o którym już nieraz mówię. Oraz skupiam się na poszukiwaniu nowych, ciekawych projektów. Zatem zdecydowanie warto być na bieżąco. Ja stale optymalizuję swoje strategie, dzielę się nimi tutaj na YouTubie, na Twitterze oraz bardziej dogłębnie na arenie tradingu. Nabór do areny tradingu na chwilę obecną jest zamknięty. Tutaj stale dzielimy się swoimi zagraniami oraz rozumowaniem stojącymi za nimi. No bo w ten sposób każdy wyciągnie ze swoich zagrywek jak najwięcej. No i to by było na tyle na dzisiaj. Pamiętaj o bonusie dla nowych użytkowników, który kończy się pod koniec tego miesiąca. Każdy może tutaj dołączyć, nie ma ograniczonej ilości osób. Więc przejdź przez wszystkie kroki, jakie tam wypisałem w opisie i przy komentarzu pod tym filmem, a załapiesz się na właśnie taki przyjemny bonusik. Zatem do zobaczenia, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć.